Dzień dobry, szefie. Cześć, Magda, skup się. Jest pilne zadanie do wykonania. Trzeba zrobić przelew na 220 tysięcy. Numer konta podsyłam ci na czacie. Okej. Już loguję się do banku. Otrzymujesz polecenie od szefa. W tym przypadku jest to przelew na wskazany numer konta. Sytuacja być może niecodzienna, ale w końcu to polecenie od szefa. A jaka byłaby twoja reakcja? Okej, kwota się zgadza, numer konta również. Została mi tylko autoryzacja. Cześć, Magda. Widzę, że się cieszysz, że mnie widzisz. Ja też się cieszę. Miałem zdalnie zostać, ale przyjechałem po tą... Co tu się w ogóle dzieje? Na szczęście nie puściłam tego przelewu. W tej sytuacji ta organizacja miała wiele szczęścia. Ale o szczęściu nie może mówić pewien polski urzędnik, który jakiś czas temu przelał na konto oszustów kilka milionów złotych. I niestety takich prób cyberataków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie coraz więcej. Ale mieliśmy farta. Ale na farta to chyba nie macie co liczyć w cyberbezpieczeństwie. Przecież mam antywirusa, firewalla, DLP, Endera... Chwila. A szkolicie się?